Cześć, tutaj Ewa z Soul GPS, witajcie. Odcinek drugi tematu, w jaki sposób narcyzi manipulują słowami. Dzisiaj mówimy o ukrytym obwinianiu. Jest to gra na karcie ofiary. Tutaj mamy również do czynienia z formą projekcji, jak i obwinianiem i wykorzystywaniem wstydu przeciwko tobie. Celem ukrytego obwiniania jest manipulowanie rzeczywistością tak, abyś zobaczył sytuację z ich punktu widzenia. Czyli, że problem, nad którym obecnie rozmawiacie, który próbujecie rozwikłać, jest wyłącznie twoją winą. To pozwala im na to, aby ponieśli zero odpowiedzialności za swoje czyny i odwracają sytuację tak, że wydaje ci się, że to ty poniosłaś, że to jest twoja wina. Po to, żebyś się poczuła źle, że jesteś złą osobą i tak dalej, i tak dalej. To jest sposób, w którym empatia i twoje sumienie, które jest tobie wrodzone, zostaje wykorzystywane przeciwko tobie. Chcą, abyś widział rzeczy z ich punktu widzenia i żebyś źle się czuł na temat tego, co zrobiłeś. Mimo tego, że nie zrobiłeś najprawdopodobniej nic złego. Właśnie takie hasło typu zobacz, co zrobiłeś, to jest jednym z takich najbardziej ekstremalną formą tajnego obwiniania. Często to słyszę w sytuacjach, kiedy powiedzmy jeden partner uderza drugiego lub mamy do czynienia z gwałtem lub z czymś naprawdę bardzo ekstremalnym. I wtedy ta osoba wpada w szał i mówi, to wszystko jest twoja wina, to przez ciebie to zrobiłem. I zwijają się wtedy w kłębek i przepraszają, mówią, że nie chcieli, że to nie z ich winy, że zostali w ten sposób, w jakiś sposób oni zmanipulowani tym, co wyście im zrobili i tak dalej. I to wszystko po to, żebyście się poczuli źli, po to, żeby oni dostali nową przepustkę na to, aby stworzyć kolejny cykl przemocy. I to tak idzie w kółko i w kółko i w kółko i najczęściej się pogłębia, jest coraz gorsze z każdym cyklem. Albo karcą cię i gardzą tobie, ponieważ w głębi duszy wiedzą, że dlatego, że wierzysz w te ich kłamstwa i oszustwa, zasługujesz na takie właśnie traktowanie. I to tworzy właśnie wewnętrzny taki węzeł oszustwa, który może być bardzo trudny do rozplątania później po jakimś czasie, po spędzaniu czasu, dużej ilości czasu w takim gronie, przy takich osobach. Ponieważ, tak jak mówiłam wcześniej, osoby empatyczne mają sumienie i biorą często zbyt dużo odpowiedzialności na siebie i my po prostu wierzymy w to, że może faktycznie, autentycznie zrobiliśmy coś złego. Stawiamy się w butach tej drugiej osoby, ponieważ chcemy poszerzyć swoje perspektywy i pomóc sytuacji. To jest bardzo piękna cecha, ale ta cecha jest bardzo destruktywna, jeżeli jest wykorzystywana w złym kierunku, w złym otoczeniu, w otoczeniu ludzi, którzy są manipulacyjni, którzy chcą z ciebie coś wyciągnąć, coś ci zabrać. Także musisz bardzo, bardzo z tym uważać i nie pozwalać sobie na to, żeby ludzie próbowali ci wmówić, że ich perspektywa jest prawdziwa, a twoja nie. I w ten sposób też w miarę szybko powinieneś się być w stanie zorientować, z kim masz do czynienia, ponieważ takie osoby najczęściej nie będą brały pod uwagę twojego punktu widzenia, tylko będą ciebie zmusili, żebyś przeszła na ich stronę i popatrzyła na sprawy z ich strony tylko. Harmonijny sposób rozwiązania sytuacji to jest dyskusja z obu stron i odnalezienie prawdy w ten sposób, nie ośmieszanie czy zawstydzanie drugiej osoby, dlatego że ich opinia jest inna niż że wasza opinia jest inna niż ich. Także bardzo trzeba na to uważać. Natomiast po jakimś czasie, po nabyciu jakiejś tam większej perspektywy, kiedy spędzacie mniej czasu z takimi osobami, naprawdę koncentrujecie się na samouleczaniu, co się stanie w pewnym momencie, to zobaczycie, to jest taki schemat, to jest taki wzór, który zacznie się ujawiać na wielu poziomach naraz i zobaczycie, jak bardzo cały ten związek i ta komunikacja z taką osobą był przesiąknięty właśnie tego typu manipulacją słowną. Zwykle używane jest ukryte obwinianie, kiedy
Albo próbujesz coś kwestionować na temat ich działania, albo zadajesz im zbyt dużo pytań. I pytania dla narcyza są bardzo niewygodne. Także próbują często zmienić sytuację tak, żeby znowu postawić siebie po stronie defensywnej, po to, żebyś była bardziej słabsza lub słabszy, żebyś nie podważał ich rzeczywistości, ich wersji, tylko żebyś zaczął podważać swoją własną, żebyś zaczął lub zaczęła wątpić sama w siebie w tym momencie. Jedno z takich przykładów, jaki w miarę często słyszę, to jest kiedy powiedzmy osoba jedna znajduje SMS-y na telefonie swojego partnera i widzą, że tam tekstowali z jakąś inną partnerką lub swoją byłą lub filtrują z kimś nowym. I co się wtedy dzieje, to przynosicie tą sytuację na ich uwagę i mówicie im, że to nie jest okej, o co tutaj chodzi, proszę wytłumaczyć. I oni na przykład mogą wymyślić w tym momencie taki sposób, żeby się z tego wykaraskać, żeby wam powiedzieć, że no, wasz związek cierpi z powodu braku zaufania i to jest przykład braku zaufania, że nie czujecie się w tym momencie blisko i kwestionujecie ich zachowanie i właśnie takie są tego wyniki. Czyli zamiast skupić uwagę na tym, co się dzieje tu i teraz, na tym, co oni zrobili, żeby... A autentycznie tutaj jest dowód, że zrobili coś nie okej. Oni będą zrzucać winę na was, ponieważ to było wszystko poprzez zrobienie tego i tamtego i oczywiście wymyślanie historii i zaczyna się robić ten cały węzeł, z którego później jest dosyć trudno się wyplątać i może dojść do takich wymian słów, które trwają godzinami, taki maraton, o którym wspominałam we wcześniejszym filmiku, aż do całkowitego wyczerpania się i wtedy łatwiej jest po prostu się podać i machnąć na to ręką i dać sobie spokój i powiedzieć, okej, no dobra, nie będzie, może faktycznie coś złego zrobiłem i zrobiłam. Nie dajcie się w taką pułapkę wplątać, ponieważ wasze lata są bardzo cenne. I w trakcie, kiedy jesteście w takim związku, w którym coś takiego się powiela i dzieje się na okrągło i w sposób, w jaki będziecie w stanie to odkryć, to najczęściej wasze ciało wam będzie to mówić. Będzie wam wasza intuicja, wasze ciało podpowiadać, że coś jest nie tak, chodzicie z bólem, kwestionujecie wszystko, cały czas wasz umysł działa, myśli nad tym, próbuje analizować sytuację i tak dalej. To już jest znak, że coś jest nie okej. I oczywiście są sytuacje, z których... jesteśmy w stanie wyjść, są nieporozumienia, są sposoby na to, żeby wyjść z konfliktów, ale jeżeli tak naprawdę perfidnie czujecie, że ta osoba was okłamuje i robi to na okrągło, to nie jest pierwszy raz, to nie jest drugi raz, to jest trzeci raz, wtedy mamy do czynienia z patologią, nie z jakimś tam konfliktem czy nerwowym załamaniem. Tutaj mówimy już o czymś o wiele bardziej poważnym i z taką osobą nie da się budować związku, będzie po prostu coraz gorzej. Także pamiętajcie, żeby naprawdę mieć respekt do swoich potrzeb i do swoich wymagań w związku. To jest jedna z rzeczy, które naprawdę będziecie musieli się oduczyć, jeżeli chcecie zbudować w przyszłości lepszy związek. To jest dowiedzieć się, jakie są naprawdę wasze najgłębsze potrzeby i najpierw nauczyć się dać je sobie samemu, a później nauczyć się również prosić innych o pomoc, ponieważ sposób, w jaki byliśmy zaprojektowani, to jest taki, żebyśmy byli wszyscy razem w jakąś tam wspólnotą, żeby każdy człowiek coś wnosi. Nikt z nas nie jest idealny, nikt z nas nie ma wszystkiego. Każdy z nas jest jakby częścią całości. I stworzyć piękny związek to jest, kiedy jedna osoba ma coś, czego ta druga nie ma i vice versa. I wtedy jesteśmy w stanie się wymienić i tworzyć fajną spójność. Natomiast jeżeli tutaj chodzi tylko o jedną osobę i my tylko i wyłącznie dajemy i zapominamy o swoich własnych potrzebach, to jest bardzo niezdrowe. I najczęściej to wynika z nas samych. To wynika z tego, że nigdy nie nauczyliśmy się pytać o to, co jest nam potrzebne i w pewnym części wpakowaliśmy się w te tarapaty. Oczywiście byliśmy zmanipulowani, byliśmy okłamywani, chcieliśmy dobrze, ale w tym wypadku niestety bycie dobrym nie popłaca. W tym wypadku musimy naprawdę nauczyć stawiać się siebie na pierwszym miejscu. To jest najważniejsze, ponieważ nikt inny naprawdę nas na pierwszym miejscu nie postawi. Zdrowe osoby, wydaje mi się, że to nie są osoby oczywiście narcystyczne, ale w jakimś tam stopniu egoistyczne.
ponieważ jest naprawdę istotne, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie się sobą zająć i się sobą zaopiekować i poprosić o to, co nam jest potrzebne, no to niestety nikt inny nam tego nie poda na talerzu. Także mam nadzieję, że filmik był Wam pomocny. Zapraszam do części trzeciej i do zobaczenia. Na razie, pa.